Dla ciebie, no. I dla ciebie. Dla ciebie też. Oczywiście. Też. A po co pani zbiera butelki? No, żeby mieć na chlebek, żeby coś zjeść, wiesz. O. Ale puste butelki. Puste, puste, oczywiście, że puste. No i co pani z nimi robi? Sprzedaje. Ale puste przecież. Puste sprzedaje w sklepie albo w skupie. Wiesz, takie skupy są. No. Pani jest... I pieniążki z tego są na jedzenie. Bo pani sprzedaje puste butelki, one coś sobie do nich nalewają? No tak, na pewno gdzieś w jakiejś przetwórni myją i później nalewają do tych butelek, napełniają butelki. No i dają pani pieniądze? Tak. I z tego pani żyje? I z tego żyje. A pani ma prawnuków i wnuków? Nie, nie mam dzieci. Sama pani? Sama jestem, samotna. Bo pani była z dziećmi na początku i one już się ożeniły, czy jeszcze? Nie, nie miałam, w ogóle nie miałam dzieci. Tylko z mężem pani tak. Była? Tylko z mężem. To trudne powiedzenie. Ale pani się rozwiodła z mężem i pani jest sama? No rozwiodłam się z mężem. Nie zgadzaliśmy się po prostu i się rozwiodłam. O co się nie zgadzaliście? O co się nie zgadzaliście? No wiesz, trochę żeśmy się kłócili, wiesz, nieraz. Mąż lubiał trochę alkohol, wiesz, no, jak jest. Ty tak żeśmy się rozwiedli, nie powiem. A kto został w pani domu? No, mąż został. A pani poszła trochę dalej? No, poszłam na dworzec, poszłam. 10 lat jestem bezdomna, mieszkam na dworcu. Zbieram butelki, tak jak ci powiedziałam. Z kosza pani zbiera? I z koszów, i jak na trawie leżą, różnie. No. A moja mama też zbiera rzucone śmiecie. Twoja mama zbiera, tak? Tak. Bo nie lubi, kiedy jest nieporządek. Kim pan chciał być? Ja? Rolnikiem. Ja lubię strasznie konie. Ja zawsze przy koniach tylko. Ja lubię ją strasznie. Konie? Koniki i lubię. Konie są bardzo, bardzo fajne. A rzecz. Później dorosłem. Zmieniło się trochę i nie byłem potem rolnikiem, tylko mechanikiem. Samochody. Tak, a z mechanika przyszedł na dozorce nawet. Dozorce którego przedszkola? Nie, no ja nie w przedszkolu. Dozorcem czego? Więzienia? Nie więzienia. Spółdzielni mieszkaniowej. A gdyby pan się od nowa urodził, to co by pan chciał robić? Jakbym się jeszcze od nowa raz urodził? Mhm. O, kochani, to teraz to już bym wiedział, co, o czym marzyć. Już teraz to bym nie marzył o koniach, o tego, tylko żeby być jakimś tam, wiesz, jakimś prezydentem, ministrem. Żeby nie pracować ciężko. Albo królem. Ewentualnie królem, no. No tak to
Teraz człowiek nie ma już zdrowia, się nie chce chodzić. I nie może się od nowa urodzić. Nie może się od nowa już urodzić, tak jest. A może tak się mi przytrafić, albo tobie? No może się tak przytrafi, no ale... To jeszcze się nie trafiło na razie, nie słychać było takiego czegoś. W wiadomościach. No. Pani Franta, ktoś pana kocha? No może ktoś tam mnie kocha jeszcze po boku, ale mieszkam sam. A gdzie jest pana żona? No moja żona to... Ja nie żyję z żoną. Wy się rozestaliście? Rozeszliśmy się z żoną. Dlaczego? No... Były powody takie, że no trzeba było. Kiedyś trzeba się rozestać? No widocznie tak. Trzeba. Nie się chce jeszcze być, ale trzeba się rozestać. No. Tak jest prawo. Takie jest prawo, jeżeli się nie zgadza, nie pasuje, to trzeba się rozejść. A jeśli wszystko się zgadza, to nie trzeba się rozejść. Na pewno, że nie. Można być razem aż do śmierci. Tak powinno być. Dzieci są z mamą. No. Czy dzieci są z panem? Część była przy mamie, część przy mnie. Ale już dorosły, się pożeniły. Jesteście sami. Jestem sam. I pana żona też. Pana żona też. Żona nie jest sama. Wzięła drugiego męża i jest mężem. A ja sam. Ja, mój tata z moją mamą się jeszcze nie rozestali. Co jeszcze raz? No. Zgadek, kim ja zostanę, kiedy oni się podzielą na pół. Ciekawe, z kim ja zostanę. Czy z tatą, no. Czy z mamą. To od ciebie będzie chyba zależało. Ani tego nie mogę wybrać. Lepiej, żeby się nie rozchodzili chyba, nie? To wszystko było jak dawniej. Czy pani jest sama i smutna? Słucham? Czy pani jest sama i smutna? Nie, absolutnie nie. A z kim pani jest? Jestem sama, ale wcale mi nie jest smutno. Bo jest pani mam z wnuczkiem? Dużo różnych zajęć. Także nie mam czasu się smucić, zresztą nie mam powodu. Ale dlaczego myślisz, że miałabym być smutno? Bo pani jest sama. No, jestem zadowolona. Dlaczego? Co według ciebie, Fili, czy co? Według mnie. To być zdrowy się liczy. No, i pieniądze. Masz rację, szczególnie jeżeli chodzi o zdrowie. O pieniądze, pieniądze mniej ważne. No i właśnie przede wszystkim ważne to jest akceptacja życia i siebie samego, ale ty nie wiesz, co znaczy akceptacja na pewno. Nie, a co? To znaczy, że uważać, że życie jest dobre takie, jakie jest. Trzeba akceptować kogoś.
ile człowiek... Oj, co tam? Łabędź. Co? Łabędź. Łabędź? Tak. Aha, tak, na tej...